Siemanko, witam was bardzo serdecznie w podsumowaniu 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Oczywiście mecz Wisła Kraków Zagłębie Lubin. Mecz przegrany przez Wisłę Kraków 1-2. Mecz, który no na pewno nie był dobry do oglądania, bo mecz słaby w wykonaniu obu drużyn. No i tak naprawdę najważniejszą informacją, która chyba nastąpiła po meczu, jest, że Artur Skowronek został zwolniony z funkcji trenera Białej Gwiazdy. No to jest chyba najważniejsza informacja, taka informacja, która chyba najbardziej kibiców interesuje, a wszelkie media były bardzo... były podgrzane i pojawiały się różne artykuły. Pojawiają się też różne kandydatury. Są to kandydatury, które są fajne, które są na pewno bardzo ciekawe. No bo to jest albo taka niemiecka szkoła trenerów i trenerzy, którzy mają naprawdę osiągnięcia, albo jest też, no chyba najpoważniejszym na ten moment trenerem jest Maciej Skorża, jak mówi TVP Sport. Także, jak pisze w zasadzie, więc ciekawe, jak się ta sytuacja rozwiąże. I nie chcę tutaj jakby oceniać Artura Skowronka za ten sezon, myślę, że, czy jego w ogóle całą pracę, bo myślę, że na to przyjdzie czas, gdy będziemy robili takie podsumowanie całej rundy. Teraz mogę powiedzieć jedynie tyle, że myślę, że nie możemy mieć do Artura Skowronka żadnych pretensji pod tym kątem, że po pierwsze, to, że w tym sezonie nie szło, to też efekt tego, że jednak sytuacja kadrowa była trudna. O tym też musimy pamiętać, że nie było jakiejś wizji, że Artur Skowronek nie jest wizjonerem, no to halo, no raczej o tym wiedzieliśmy, tak, że to wizjoner nie jest, to jest po prostu dobry trener, ale po prostu myślę, że Wisła Kraków jest też takim klubem, gdzie się wymaga jednak lepszych wyników. Tych wyników po prostu, mówiąc wprost, nie było. Jeśli chodzi o to, czy należy... Trzeba mieć szacunek do trenera. Naprawdę trzeba mieć szacunek, bo wyciągnął nas w poprzednim sezonie, utrzymał Wisłę Kraków, co nie było zadaniem łatwym i za to trzeba go na pewno... Nie żegnamy się na pewno z trenerem w jakichś takich negatywnych emocjach. Emocje były negatywne, ale jednak należy do niego podejść szacunkiem, jak do każdego człowieka generalnie, ale myślę, że nie mamy prawa mówić o tej śmieci albo coś takiego, bo takie komentarze też się przewijają wśród, no nazwijmy to, młodych internautów. Myślę, że zwolnienie Skowronka ok, tak się powinno stać, ale nie powinno to następować w takich okolicznościach nieprzyjemnych, tak? Jednak myślę, że panowie rozstali się w zgodzie, każdy wiedział, jaka jest sytuacja. No tak, także życzymy powodzenia Arturowi Skowronkowi i mam nadzieję, że w innych miejscach pracy osiągnie większe sukcesy. Tego mu z całego serca życzę, bo jest to sympatyczny trener. Parę razy miałem okazję zjawić się na konferencjach prasowych i naprawdę nie mogę o nim powiedzieć złego słowa. Dobra, przejdźmy sobie do tego meczu tak właściwie, chociaż mecz jest mało ciekawy i generalnie zrobię to jak najkrócej, bo po prostu nie ma o czym mówić. Pierwsza połowa to w ogóle do zapomnienia. No w drugiej trochę wyglądało to lepiej, ale też nie dużo lepiej. No ale w drugiej połowie padła bramka, pierwsza bramka dla Wisły Kraków. To była bramka, gdzie wtedy Biała Gwiazda wyszła na prowadzenie i wydawało się, że ten mecz jest do wygrania. W 55 minucie dokładnie. Felicio Braunfort po takiej akcji, no po błędzie Zagłębia trzeba powiedzieć. Ale no Silva tu ładnie przeczytał, powalczył. No został też brutalnie sfaulowany tam na żółtą kartkę. No ale jakoś udało się tą piłkę przetransportować do Forbesa. No i Forbes tutaj, no brawa dla niego, bo faktycznie ten tutaj dystans był długi, tak? Trzeba było trochę przebiegnąć, a cały czas miał gdzieś tam tego obrońcę na swoich plecach. No i bardzo dobrze się tutaj, no bardzo był spokojny, tutaj nie było żadnych nerwowych ruchów. Bardzo dobre wykończenie tej akcji, więc samo wykończenie świetne. I mieliśmy 1-0, no ale później, no jak pewnie wiecie, nie było za dobrze. Simić ze stałego fragmentu gry, 68 minuta, no i mamy bramkę
dla Zagłębia. No tu bez szans Mateusz Lis zgubił krycie niestety Michał Frydrych. No a druga bramka w 86 minucie Kasper Chodyna, no ale to już był efekt no, bardzo złej gry Wisły Kraków. No i tak się ten mecz kończy i tak tym byśmy mogli zakończyć, ale ogólnie no to był mecz dwóch słabych drużyn, gdzie żadna nie pokazała jakoś super jakości. Może po strzeleniu pierwszej bramki Zagłębie bardziej chciało wygrać niż Wisła. No ale też trzeba powiedzieć, że ta pierwsza bramka z czapy, tak? Bo nic się nie zapowiadało, że Zagłębie strzeli bramkę. No tak samo jak w sytuacji Wisły, tam też raczej nikt się nie spodziewał, no ale to był jednak błąd Zagłębia i został on wykorzystany. No nie wiem, słuchajcie, no jestem troszkę rozczarowany postawą drużyny, bo nie było w tym walki, nie było, bo że nie było taktyki, wizji i czegoś tam, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo się tego spodziewałem, ale nie jestem w stanie, nie jestem zadowolony z tego, jak Wisła walczyła na boisku, bo to pokazuje Warta Poznań, to pokazuje wiele klubów Ekstraklasy, że można, będąc słabszą drużyną, a tu nie było, nie występowała taka zależność, ale chodzi o to, żeby walczyć, a tutaj walki po prostu zabrakło. No więc tyle można mówić o tym meczu. No nic wielkiego się nie stało. Ten wynik pewnie gdyby Zagłębie było bardziej skuteczne, byłoby lepsze, no byłoby wyższe, przepraszam. Ogólnie no jest parę zawodników, których można tu docenić z naszej kadry, ale jest ich trochę chyba za mało. No więc przejdźmy sobie do tych ocen. Mateusz List, jego oceniłem na 4 z uwagi na to, że miał, no obronił taką jedną dobrą sytuację, no 100% dla Zagłębia, gdzie Sirk no miał bardzo dobrą pozycję, no 100% tak naprawdę, no ale uderzył bardzo słabo, uderzył tak, no, tak od niechcenia, tak tylko na siłę, a nie na zasadzie jakiejś tam precyzji. No a Mateusz List zrobił wszystko, co można było, czyli skrócił kąt, no i gdzieś tam obronił to uderzenie. Ogólnie no nie popełnił jakichś dużych błędów, bo przy pierwszej bramce i przy drugiej również nie miał za wiele do powiedzenia, także no 4, dlatego że pewnie no gdyby był wynik lepszy dla Wisły, to pewnie byłaby to wyższa ocena, gdyby może wybronił ten mecz i nawet udałoby nam się zremisować, no to wtedy może. Byłaby wyższa ocena. Jeśli chodzi o Łukasza Bulligę, no tutaj cudów nie było, minus 3. Słabo w ofensywie, w defensywie też dosyć słabo, więc minus trójeczka. Jeśli chodzi o Mehremicia, tutaj jest naprawdę dobra ocena, 4, bo naprawdę dobrze grał. Wyprowadzał te piłki nawet wiele razy sensownie. Był aktywny na boisku, dużo przechwytów, dużo udanych odbiorów, dużo pewności. Myślę, że Mehremić tutaj bardzo dobrze wyglądał. Oczywiście z tej strony fizycznej też było bardzo, bardzo w porządku. Michał Frydrych zagrał, uwaga, nieco gorzej niż Mehremić, bo moim zdaniem no, przede wszystkim przy pierwszej bramce troszkę zawalił, zgubił krycie. No i ogólnie od tego zawodnika też wymagamy troszkę więcej, więc minus 4, ale to wciąż było dobre spotkanie. Dawida Szota ocenię na 4, bo naprawdę jego stroną ciężko było coś zrobić zawodnikom Zagłębia. Do tego no, miał to jedno fajne, takie soczyste uderzenie w drugiej połowie i ogólnie podobał mi się. Był dosyć zaangażowany, parę dobrych wejść w tą akcję ofensywne. No, nie było cudów, ale nie było słabo, jest naprawdę przyzwoicie. Jeśli chodzi o Kuwelicia, no to jest niestety 2. Przy drugiej bramce padła bramka. Ogólnie dużo za wolno, to co było wcześniej, tylko to jeszcze ten błędzik, no nie, tak nie można grać i ocena 2. Patryk Plewka na 3, przeciętny występ, niczego nie zawalił, niczego też nie wielkiego nie zrobił, ale 3 możemy mu dać. Tak samo Żukow na 3, przeciętny występ, bez jakiegoś tam szału. Jedyne co mogę zauważyć, on się faktycznie dobrze ustawia. Dobrze się ustawia na boisku i często te piłki zbierał, szczególnie w pierwszej połowie. Ale no to brakło tej ofensywy jednak, no tego też wymagamy. Giancarlo Silva, no chyba plus 3. No było widać zaangażowanie, widać, że chciało, ale czegoś tutaj po prostu brakło i trzeba dać mu po prostu no, plus trójeczkę. To jest taka najwyżej, ile mogę mu dać. Jaw Jeboa, no to
też, no tu rozczarowanie, więc minus 3, troszkę więcej wymagamy od tego zawodnika, on nic tutaj w tym meczu niestety nam nie pokazał. I Felice Bramford, czyli no strzelec bramki, no i za tą bramkę dostanie 4, no bo oprócz tego, no to koledzy mu nie pomagali oczywiście, ale on sam jakby nic wielkiego nie zrobił, więc oprócz tej bramki, no to 4. No i jeśli chodzi o zmienników, oni nic nie zmienili, więc tutaj nawet nie będziemy o nich jakoś specjalnie dużo mówić, ale tylko wspomnimy ich. Beciraj, Savić, Czuka, Buksa, oni znaleźli się na boisku, ale jakby nic tutaj się za ich przyczyną nie stało. No i co mogę powiedzieć, tak, no cieszy mnie to jedynie, że no, jest zmiana trenera, bo widać było, że już tam nie ma za bardzo perspektyw, sami zawodnicy chyba już nie wierzyli w projekt Artur Skowronek. I chyba to już się skończyło. Ciekawy jestem, kto przyjdzie, bo kandydatury są mocne. No jest taki temat między taką, powiedzmy, polską szkołą, polskim sentymentem, można by rzec, czyli chociażby Maciej Skorżak, który jest takim dosyć poważnym kandydatem, no albo mamy tą niemiecką szkołę i tutaj też jest ciekawie, więc no zobaczymy kto zostanie nowym trenerem Wisły Kraków. Mam nadzieję, że no nie wiem, czy to się okaże jeszcze przed derbami Krakowa, no pewnie będzie o to ciężko, no ale zobaczymy. No teraz właśnie bardzo ciężki terminarz Wisła Kraków ma, czyli to jest najgorszy moment na zmianę trenera, tak by można było powiedzieć, bo derby, Legia i Lech. No to nie jest super terminarz, zdajemy sobie z tego sprawę, no ale no taka jest decyzja. Taka jest decyzja i można było to zrobić wcześniej, uważam. No ale tak to nastąpiło, tak zadecydował zarząd, więc możemy się jedynie... możemy tą decyzję szanować, możemy się z nią nie zgadzać, możemy się zgadzać. To jest wszystko kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Dobra, dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dzisiejszy materiał, no taki króciutki, bo jak wiecie, no ciężko jest mówić o tym meczu, bo za dużo tu nie zobaczyliśmy, bo obie drużyny bardzo słaby mecz. No myślę, że to jedynie temat Artura Skowronka trochę uratował ten materiał, bo miałem co powiedzieć. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia. Piona!